Dzień dobry. Naszym gościem jest pan profesor Jacek Wojtysiak. Dzień dobry, bardzo mi miło. Kierownik Katedry Teorii Poznania KUL, wieloletni współpracownik naszej redakcji i całej inicjatywy Filozofuj, autor podręczników do filozofii, w tym podręcznika Źródła Mądrości, wydanego w naszym wydawnictwie, doskonale znany naszym stałym czytelnikom. Obchodzimy pięciolecie Fundacji Akademikon, pod której skrzydłami powstawała inicjatywa Filozofuj. Panie profesorze, czy pamięta pan początki pisma? Tak, pamiętam ten dzień, kiedy szef wydawnictwa Robert Kryński wraz z redaktorem naczelnym Arturem Szuttą przyszli do mnie do miejsca mojej pracy, do Katedry Teorii Poznania i powiedzieli, że jest taka inicjatywa, że będą wydawać takie pismo i no, zachęcali mnie, żebym się do tego włączył zarówno jako autor, jak i redaktor czy członek rady redakcyjnej, żebym również opiniował teksty. I ja pamiętam, byłem no, bardzo sceptycznie nastawiony do tej inicjatywy. Powiedziałem, że to się nie uda, to jest niemożliwe, to jest za dużo roboty, za duże przedsięwzięcie i że szanse na powodzenie są nikłe, tym bardziej, że też zainteresowanie filozofią nie jest aż tak masowe, żeby podjąć takie przedsięwzięcie na taką szeroką skalę. I nie wierzyłem i raczej z dystansem się do tego odniosłem. Oczywiście nie wypadało powiedzieć kolegom absolutnie nie, więc powiedziałam, no, że doraźnie będę współpracować, ale w zasadzie, no, żeby na mnie nie liczyli, bo to raczej nie wyjdzie. I, no i wstyd mi trochę, bo okazało się, że ta inicjatywa się powiodła, że już mamy tyle tych numerów, i wokół pisma cały, można powiedzieć, ruch wydawniczy, dyskusyjny, internetowy się toczy. No i uważam, że no, ta inicjatywa się powiodła i to jest jedna z najważniejszych inicjatyw filozoficznych w Polsce i najlepsza no, inicjatywa popularyzacji filozofii, najlepsza platforma popularyzacji filozofii w Polsce. No, jestem no, pełen do niej uznania, sam korzystam, sam czytam Filozofuj, sam się dokształcam czasami, sam wykorzystuję pewne teksty na zajęciach, czy mówię studentom o tych tekstach, że warto zajrzeć. Też jak mam okazję spotykać się z młodzieżą licealną, czy w rodzinie, czy wśród znajomych, czy w szkole, to też polecam Filozofuj. Zresztą na odwrót bywa, że oni się gdzieś tam dowiadują, gdzieś coś przeczytali, czy w internecie, czy gdzieś dostali jakiś tekst i już rozpoczynają dyskusję na ten temat. Czyli oznacza się, że oznacza to, że Filozofuj żyje, że jest czytane, że jest zainteresowanie. Także jestem pełen uznania, składam gratulacje i tym, którzy to zainicjowali, i pracownikom, i też pani, która no, wielki wkład w to włożyła. No i mam nadzieję, że dalej się będzie to rozwijało, no, że, bo to jest naprawdę coś bardzo potrzebnego. No my też mamy właśnie taką nadzieję. Prowadzimy te wspólne działania od tych kilku lat. Dzisiaj też się spotykamy, ponieważ wiemy, jak ważna jest popularyzacja filozofii, jak ważne jest upowszechnianie filozofii w społeczeństwie. Chcemy, żeby filozofia trafiła pod strzechy i żeby było jej coraz więcej w życiu publicznym. Dlaczego pana zdaniem jest to takie ważne? To znaczy, moim zdaniem jest to ważne przede wszystkim dlatego, znaczy filozofia jest znaczy potrzebna każdemu człowiekowi z dwóch powodów. To znaczy pierwszy powód jest taki, że no nie można żyć bez jakiejś szerszej perspektywy, bez jakiejś szerszej wizji życia własnego.
znaczy, takie sensowne, głębsze życie jest po prostu wtedy niemożliwe. I właśnie filozofia jest tą płaszczyzną, w której te nasze wizje rzeczywistości i wizje życia się dyskutuje. I właśnie dzięki filozofii ludzie uzyskują rozumienie swojego życia w jakiejś szerszej, głębszej czy ostatecznej perspektywie. Właśnie filozofia stawia pytanie o sens życia, o cel życia, o wartości, w jakie w życiu powinniśmy wyznawać. Filozofia zastanawia się nad rzeczywistością, czy ona zawiera tylko ten wymiar naturalny, czy jest jeszcze jakiś wymiar pozanaturalny. Zastanawia się nad tym, co naprawdę istnieje i w jakich relacjach są do siebie różne rodzaje bytów, czy poziomy tego, co istnieje. Więc to jest jakby pierwszy powód, dla którego filozofia jest ważna dla każdego człowieka, ponieważ dzięki filozofii możemy sobie uświadomić rangę naszego życia i zrozumieć nasze życie w jakiejś szerszej perspektywie. No, filozof powie w ostatecznej perspektywie. Oczywiście są różni filozofowie, różnie tą ostateczność rozumieją. Niektórzy uważają, że nie ma czegoś takiego jak ostateczna perspektywa, no, ale to wtedy też wypowiadają pewne twierdzenia na temat tej jakoś rozumianej ostateczności. Bez tego życie nie jest, jak powiedziałam, głębsze możliwe. A drugi powód to jest taki, że filozofia, ukazując tą szerszą perspektywę, jest przedsięwzięciem krytycznym. Czyli zachęca do tego, żeby te wszystkie propozycje, jakie otrzymujemy, propozycje światopoglądowe, bo w tym pierwszym ujęciu filozofia jakoś utożsamia się ze światopoglądem lub zbliża się do niego. I, no, człowiek bez światopoglądu jest człowiekiem zagubionym, jest człowiekiem żyjący w jakiejś pustce, jakiejś próżni, ale taki zawodowy filozof czy pogłębiony filozof robi krok dalej. Chce, żeby ten światopogląd był krytycznie przemyślany. Więc drugim ważnym momentem filozofii i bardzo ważnym dla popularyzacji filozofii i tym, co powoduje, dlaczego tak filozofia jest ważna dla każdego człowieka i w życiu publicznym, to jest to, że filozofia jest szkołą krytycyzmu. To znaczy, że nie przyjmujemy bezkrytycznie naszego światopoglądu, tylko zastanawiamy się nad nim. Zadajmy pytanie, skąd my to wiemy? Jakie mamy za tym argumenty? A jakie są argumenty drugiej strony, przeciwnej strony? I dzięki temu my możemy uniknąć tego, co się ogólnie nazywa dogmatyzmem, tego, co się nazywa nietolerancją, która jest z różnych stron. Od razu to chcę powiedzieć, że ona nie jest z jednej strony, jest z różnych stron. Jesteśmy przyzwyczajeni, że widzimy nietolerancję u swoich przeciwników, ale i u naszych ziomków też jest ideowych często nietolerancja. Ale właśnie ona się często bierze stąd, że my dokładnie nie przemyśliliśmy sprawy, nie zobaczyliśmy, że to są sprawy naprawdę trudne, że to nie są sprawy tak oczywiste. Jeżeli my coś zaczniemy tak głębiej przemyśliwać, jeżeli zaczniemy się wnikać również w argumenty drugiej strony, zobaczymy, że to nie jest takie proste. I filozofia może pomóc właśnie w takim krytycznym namyśle. Nie w konkretnej sprawie, tylko wyrobić w nas taką sprawność krytycyzmu. Ten drugi powód jest szczególnie ważny w życiu publicznym, zwłaszcza wtedy, kiedy istnieją silne spory. To jest rzecz normalna, że istnieją spory światopoglądowe, ideologiczne, polityczne, moralne itd., itd. Czasami spory bardzo prozaiczne, ekonomiczne. To jest normalne, no taki jest świat i taka jest natura ludzka, takie jest życie społeczne, że te spory będą istnieć. Często ze sporami wiąże się różnica interesów różnych grup społecznych i to jest naturalne, czy wręcz można powiedzieć normalne. Natomiast niedobrze jest, gdy te spory zaślepiają nas,
gdy w tych sporach my nie potrafimy ze sobą rozmawiać, gdy nie potrafimy szukać argumentów, gdy nasze stanowiska stają się skrajne, gdy nie staramy się zrozumieć drugiej strony. Druga strona jawi się jako w najlepszym przypadku głupia. Albo zła, albo głupia. Prawda? A to się okazuje, że druga strona może mieć dobre intencje i może mieć argumenty. I kiedy zaczynamy rozmawiać, okazuje się, że możemy zobaczyć jakieś racjonalne jądro w tym, co druga strona mówi i jakieś dobro w tym, co ona mówi. I po takiej rozmowie możemy zbliżyć nasze stanowiska. Nabrać pewnego dystansu do naszych stanowisk. Uzgodnić pewne płaszczyzny, na których możemy się dogadać i wspólnie działać, albo jakoś się tolerować. Moim zdaniem to jest bardzo potrzebne. Tego nam w życiu publicznym brakuje, a to się wiąże z tym, że mamy bardzo słaby trening właśnie w filozofii. Inne dyscypliny nie dają aż takiego treningu właśnie, takiego krytycyzmu i dystansu, choćby dlatego, że no, jeśli chodzi o nauki ścisłe czy przyrodnicze, one są znakomite, bardzo potrzebne, to tylko że od dziecka raczej jest tak, że my się ich uczymy. Uczymy się już jakiejś gotowej teorii, prawda? I kiedy nabędziemy odpowiednich sprawności po wielu, wielu latach nauki, możemy również współtworzyć te nauki, prawda? Ale w filozofii jest taka sytuacja, że my od początku nie jest tak, że my się jej od zera uczymy. W filozofii uczymy się przez dyskutowanie. Od początku w filozofii jest dyskusja, od początku w filozofii są różne stanowiska, od początku w filozofii jest spór. I kto uczy się filozofii, odkąd zaczął się uczyć filozofii, on się przyzwyczaja do tej sytuacji sporu. Czego no, w innych dyscyplinach nie ma. To bywa w humanistyce, w naukach społecznych dosyć często, tylko nie zawsze jest do końca uświadamiane, nie zawsze się uświadamia źródła, że na przykład są w psychologii różne szkoły, prawda? One się wiążą z różnymi założeniami metodologicznymi i filozoficznymi. Podobnie jest na przykład w literaturoznawstwie, podobnie jest w różnych koncepcjach społecznych, prawda? No ale ostatecznie te wszystkie założenia sprowadzają się do filozofii, do tych sporów filozoficznych. I jeżeli my je zrozumiemy, no to będziemy lepiej rozumieli te spory, które rozgrywają się na tych innych płaszczyznach. Czyli podsumowując, z dwóch względów uważam, że filozofia jest ważna w życiu publicznym. Po pierwsze dlatego, że filozofia jest namysłem nad światopoglądem człowieka i ukazuje mu jego życie w jakiejś szerszej perspektywie i każdy człowiek musi się umieścić w ramach jakiegoś światopoglądu, bo bez tego no, jego życie jest osadzone w pustce. I po drugie, filozofia uczy krytycyzmu, dzięki czemu te nasze światopoglądy stają się pogłębione, zracjonalizowane, przemyślane i możemy wchodzić ze sobą w dialog, bo ta wielość tych światopoglądów jest sprawą oczywistą i u podstaw stoją bardzo trudne założenia, które wymagają ciągłej, nieustannej dyskusji. I jak ten pierwszy powód jest ważniejszy w życiu, no, bym powiedział osobistym, tak ten drugi jest ważniejszy w życiu społecznym. Od razu, ja przepraszam, że tutaj Pani Marto, że już tak się zagadałem, ale proszę zwrócić uwagę, że jak ja mam kontakt z młodzieżą, to dzisiaj najczęściej młodzież zaczyna się interesować filozofią przez swoje zainteresowanie tym, co się dzieje w życiu publicznym, sporami w życiu publicznym. Kiedyś ja bardziej wchodziłem w filozofię przez zainteresowanie pytaniami ostatecznymi, metafizycznymi, o na przykład takimi jak problem istnienia Boga, życia pośmiertnego. Ale jest druga brama, która wydaje mi się jest dzisiaj częstsza, no to są te spory, zwłaszcza polityczne. No i teraz ten młody człowiek zaczyna, są różne partie, różne opcje, no i zaczyna się interesować, a co za tym stoi? A no za tym stoi jakaś wizja społeczeństwa, wizja państwa, która uważa za pożądaną.
No ale skąd ona się bierze? No skąd się bierze pojęcie, że ktoś jest konserwatystą, ktoś jest liberałem, ktoś jest socjalistą, dzisiaj się może rzadziej tego słowa używa, czy kimś lewicowcem, prawda? A no, to już są jakieś wizje społeczeństwa, wizje państwa. No ale dlaczego mamy mieć takie, a nie inne wizje? A no, liberalizm no to wziął się z tego, że ludzie najbardziej cenią wolność, prawda? No więc pojawia się problem, co to jest wolność, jakie są jej granice, prawda? Konserwatyzm, bo ludzie cenią sobie, powiedzmy, tradycję. No ale no, co to jest ta tradycja? Która tradycja jest wartościowa? Dlaczego mamy się na tradycji opierać, prawda? Powiedzmy, jeszcze w innych mogą sobie cenić sprawiedliwość, równość albo bardzo często postęp, nazwijmy, czy swobodę obyczajową. No i znowu pojawiają się problemy, przynajmniej z zakresu etyki, problemy filozoficzne. Jakby ci młodzi ludzie zauważają, że te doktryny, które gdzieś są w tle poglądów politycznych, mają swoje zaplecze filozoficzne. I wtedy zaczynają się interesować filozofią właśnie od strony, z jednej strony światopoglądowej, a z drugiej, no, kiedy zaczynają dyskutować, kiedy czy bezpośrednio, czy na forach internetowych spotykają ludzie o innych przekonaniach, zaczynają się dyskutować, kłócić się i tak dalej, no to zaczyna ich interesować na przykład teoria argumentacji, jak przekonać przeciwnika, albo jak wygrać w dyskusji, albo inaczej, jak rozstrzygnąć, kto ma rację, kiedy obserwują taki spór. Czy ktoś poprawnie rozumuje, czy tam są błędy? Jak uniknąć, żeby mnie ktoś oszukał? Bo bardzo często jest, że ktoś oszukuje i czasami intuicyjnie łapiemy to oszustwo intelektualne, a czasami nie, więc jak się nie zwieść? Ktoś dopiero po jakimś czasie zobaczył, że był manipulowany. Więc tu wchodzimy znowu właśnie w filozofię, tak. Dlatego jest tak potrzebne. A stąd blisko przecież do problemu prawdy, jak najbardziej filozoficznego pytania z takiego fundamentu filozofii. Więc od tych takich pytań praktycznych, jak sprawnie dyskutować, kto ma rację w dyskusji, do pytania, czym jest prawda. Tak, tak. To pani jakby świetnie pokazała tą metodę filozofów. Ja bym to tak określił, metodę czasopisma. Mogę powiedzieć naszego czasopisma, że poszczególne numery wychodzą od sprawy jakiejś praktycznej, bliskiej współczesnemu człowiekowi, zwłaszcza młodemu człowiekowi. Ostatnio było, ile pamiętam, o grach komputerowych. Tak, tak, to poprzedni numer. Poprzedni numer, więc wychodzimy od sprawy, która interesuje młodego człowieka dzisiaj, no i w ogóle ludzi interesuje. Sprawa dosyć, powiedzmy, bliska codzienności. No, gry komputerowe są dzisiaj chyba najbliższe codzienności dla młodego człowieka, no bo wiemy, że młodzi ludzie spędzają na tych grach komputerowych znaczny, jeśli nie większościowy czas swojego czasu wolnego, prawda? Nawet i tego niewolnego spędzają, prawda? Więc wychodzi się od sprawy, która ich dotyczy. I teraz my z tej sprawy jakby cofamy się, idziemy w głąb i pokazujemy problemy filozoficzne, jakie się tu pojawiają. Najczęściej trzy typy problemów, bo zasadniczo filozofia ma te trzy typy problemów. No, problemy, byśmy powiedzieli, etyczne, co powinniśmy, czego nie powinniśmy, co jest wartościowe, a czego nie, co nie jest wartościowe. Pojawia się no, problem no, dla młodego człowieka, no, założenie tego pytania jest obrazoburcze, czy warto grać w gry komputerowe. No on powie, że oczywiście, że to jest źle postawione pytanie, no ale mówi, ale filozof to jest taki, który zadaje czasami takie dziwne pytania, prawda? Jeżeli mówi, że to jest oczywiste, że warto, to powiedz, dlaczego warto? Dlaczego warto? Tam w tym numerze jest wypowiedź profesora Miłkowskiego, który mówi, że zaczął, tylko że to nie było takich gier jak dzisiaj, nie wiadomo co by zrobił, jakby zaczynał od tego, jakie są dzisiaj, bo on tam przypomina, że ten sprzęt, jaki on miał, to był o wiele no,
niebo gorszy niż dzisiaj, prawda? Ale po krótkim czasie zauważył, że o wiele jest ciekawsze nie grać, tylko programować, prawda? Tak. Pojawia się problem wartości. Co jest, on powiedział, no, że to jest ciekawsze, no, ale to jest jakaś wartość. Co jest wartościowsze, prawda? Więc ważne pytanie, no, na czym polega wartość tych gier? I tam są takie artykuły, o ile pamiętam, bo ten numer już jakiś czas temu był i mam go tak w tle, tylko no właśnie tam są teksty o wartości gry w ogóle, co to jest gra, czego uczą nas gry, po co nam są potrzebne gry, na ile gry przypominają życie, więc pojawia się pytanie no, etyczne, czy, dlaczego warto grać w gry komputerowe, no, ale również czy przypisywanie aż takiej wartości wielkiej grę komputerowym nie jest czymś niebezpiecznym, prawda? Jakie są zagrożenia tutaj? No i sięgamy no, coraz bardziej do jakichś pytań na temat hierarchii wartości, na temat naszych powinności lub korzyści, w zależności jak będziemy tą etykę rozumieli. No, ale nie sposób na te pytania odpowiadać, ograniczając się do gier, prawda? No bo nie można powiedzieć, czy warto grać w gry, czy nie, jeżeli my w ogóle nie zarysowujemy sobie pytania, co warto w życiu, prawda? Jak musimy mieć jakąś szerszą perspektywę, tą bardziej pogłębioną, no byśmy, używam tego słowa, ostateczną, co warto w życiu robić i ewentualnie jaką rolę w tym, tym całym spektrum tego, co warto, te gry by odgrywały, prawda? No, dalej pojawiają się pytania ontologiczne, jeżeli już zaczynamy od gier komputerowych. No, problem relacji między, tutaj było prawdą a fałszem, a tu można szerzej powiedzieć, problem relacji między fikcją a rzeczywistością, prawda? No bo my uczestniczymy w fikcyjnych światach. Jak te fikcyjne światy mają się do świata rzeczywistego, prawda? Jak są generowane przez aktorów świata rzeczywistego i na ile one są podobne do świata rzeczywistego? No i pojawia się cały szereg pytań, no, o wiele bardziej jeszcze filozoficznych. No. Czy różnica między fikcją a rzeczywistością jest różnicą taką bezwzględną czy względną, bo może jest cały, wszystko jest fikcją, prawda? Może nasz świat, który uznajemy za realny, jest znowu elementem jakiejś gry, która się dzieje poza nami, tak. I tak dalej, czy tam nie ma kolejnych stopni. Tu mamy otwarcie do całego poziomu dyskusji ontologicznej. Już wcześniej powiedziałem aksjologiczno-etycznej. No i to, co pani powiedziała, problem prawdy, to w tym przypadku odróżnienia fikcji od rzeczywistości. Tak. Jakie mamy kryterium odróżnienia, że my w tej chwili nie uczestniczymy w grze? Czy nie jesteśmy pionkami w grze, prawda? To jest bardzo ciekawy problem. Swoją drogą też cały numer poświęciliśmy tematowi, czy żyjemy w symulacji. A no właśnie, w zeszłym roku. Tak. Czy żyjemy w symulacji, tak. Tak i notabene w ogóle, kiedy troszeczkę się interesowałem tymi kwestiami, kiedy czytałem i ten numer i inne teoretyczne rozprawy, już bardziej teoretyczne z zakresu teorii poznania dotyczące tego, czy to, co widzimy, to jest rzeczy realnym światem, czy to nie jest właśnie symulacja, to kiedy zacząłem patrzeć na przykład na strony internetowe, czy jakieś teksty osób, które twierdzą, że nie istnieje pandemia, to po prostu zaskoczyło mnie, że to są te argumenty, które ja wziąłem, znam z filozofii. Nie? I to mnie, że
One były jak eksperymenty myślowe, te argumenty. A tu nagle spotykam ludzi, którzy nie uważają tego za eksperyment myślowy, nie że jakieś teoretyczne dociekanie, tylko oni tak twierdzą, prawda? To jest niesamowite. Nie? Nie wypowiadam się wtedy, czy to jest społecznie bezpieczne, no bo to nie jest społecznie bezpieczne, ale to jest niesamowite, jak filozofia przenika, prawda? Aż byłem zdziwiony, że i w dużej mierze ci ludzie przecież nie czytali tych książek z filozofii, nawet tego numeru, prawda? Czyli to jakoś funkcjonuje, czyli do pewnych problemów my sami naturalnie dochodzimy. Pewne sytuacje nas wprawiają w takie problemy. No natomiast a propos symulacji, no to jest szerszy problem dzisiaj, problem powszechnie znany, to, że my, epistemologiczny problem ostatecznie, że my w większości przypadków nie mamy bezpośredniego dostępu do pewnych sytuacji, prawda? Nawet banalna sprawa, nikt z nas poza nielicznymi osobami nie był nad tą granicą polsko-białoruską, prawda? My mamy dostęp już przez media, prawda? A media mają dostęp przez swoich dziennikarzy, którzy mają też swoje przekonania, mają swoje poglądy, są często uwikłani w politykę, albo w swoją ideologię, prawda? Czy w interesy jakiejś tam grupy politycznej, prawda? My musimy przeprowadzać czasami dosyć trudne rozumowanie, żeby porównując najczęściej różne, bo to trzeba porównać różne przekazy, dojść do tego, jak to tam naprawdę jest, prawda? I to jest dzisiaj rzecz bardzo trudna. Więc filozofia uczy krytycyzmu, żebyśmy nie bezkrytyczni byli, żebyśmy się nie dali wejść, że ktoś jest w jednej, jak to się dzisiaj mówi, bańce informacyjnej. Podobno ludzie siedzą już najczęściej w jakiejś jednej stronie internetowej, czy jednym portalu, czy tam w jednej grupie dyskusyjnej i tak dalej. Oni są w jednej tej bańce informacyjnej, nie wychodzą z niej, prawda? Wszystko, co jest poza tej, to traktują, że to jest fałsz, że to jest głupota, że to jest propaganda i tak dalej, ale to, co jest w mojej, to jest wszystko okej, prawda? I tu się pojawia szalony problem właśnie manipulacji, czy my żyjemy, czy nasze przekonania dotyczą rzeczywistego świata, czy dotyczą jakiejś rzeczy nam narzuconej, prawda, manipulowanej, prawda? I jak wyjść z tego, prawda? Jak z tego wyjść, prawda? Jedynym sposobem wyjścia to jest porównywanie, krytyczny namysł nad poszczególnymi przekazami, porównywanie tych przekazów, szukanie takich przekazów, które są, o których mamy jakąś wiarygodną informację, że są uczciwie zrobione, a także branie pod uwagę informacje, które sami jakoś na pierwszą rękę zdobyliśmy lub zdobyli nasi najbardziej zaufani informatorzy, prawda? Więc ja nie rozstrzygam tych spraw, tylko sygnalizuję, ale to się wikła w podstawowe pytanie epistemologiczne. Także filozofia styka się z życiem, a czasopismo Filozofuj to znakomicie pokazuje, bo jakby nadąża nad tymi problemami życia. Zresztą Filozofuj jako jedno z pierwszych poruszyło filozoficznie problem uchodźców, prawda? Na samym początku, prawda? Kiedy nikt nie wie, że to może być problem filozoficzny, nie? I poruszyło w sposób obiektywny, w tym sensie, że dopuściło różne strony do debaty, prawda? Nie to, że jest jedna. Tam pojawiały się teksty różnych stron, prawda? A więc naświetlenie różnych aspektów zagadnienia. Więc tutaj czasopismo robi naprawdę bardzo dobrą rolę społeczną,
robi to w sposób ciekawy, atrakcyjny, no ale nie oszukujmy się, no, dochodzenie do prawdy jest trudne. No tak. I nie będzie nigdy bardzo dużo ludzi, którzy taki wysiłek będą chcieli podjąć. To znaczy, no, nie chcę źle mówić o większości, ale no, nie wszyscy mają nawet na to czas po prostu. To też o tym sobie powiedzmy szczerze. No, to wymaga ogromnej ilości czasu. Wobec tego ja się wiedząc, że to jest trudne, wiedząc, że większość nie ma na to czasu, nie spodziewałem się takiego sukcesu filozoficznego, wracając do tego sukcesu, a jednak to jest naprawdę duży sukces. No, niektórzy narzekają, że powinno być więcej sprzedaży, więcej wejść na strony internetowe, większe zainteresowanie. No, ale ja uważam, że jak na przedsięwzięcie tak trudne i że tak powiem, bo ludzie lubią być już w jakiejś grupie wyznawców, nie? Właśnie, które idzie ponad to, to jest wielki sukces. To jest wielki sukces, naprawdę. No, no w tym też sukces właśnie pana profesora. No, ale to bardzo niewielki, bardzo niewielki, tym bardziej, że ja byłem takim od początku tutaj sceptykiem, więc to nie mam prawa tutaj sobie tego przypisywać, ale cieszę się, że mogłem czasami w tym uczestniczyć. Tutaj przed nami leży najnowszy numer Filozofuj, zatytułowany Inwazja człowieka ze znakiem zapytania. Wydanie dotyka właśnie problemu też bliskiego nam, bo problemu ekologii, stosunku człowieka do świata przyrody. Podejmujemy tutaj kwestię, koncepcję właściwie antropocenu. Głosiciele tej idei twierdzą, że w tym momencie człowiek tak duży wpływ wywiera na przyrodę, oczywiście jak podkreślają, bardzo negatywny wpływ, że mamy do czynienia już wręcz z nową epoką, epoką człowieka. W związku z tym postulują, żebyśmy ograniczali naszą ekspansję i zrezygnowali z myślenia antropocentrycznego. Z kolei ich adwersarze stawiają pytanie, czy po pierwsze to jest w ogóle możliwe i po drugie, czy paradoksalnie by służyło to przyrodzie. Człowiek jako byt nadrzędny nad światem przyrody może wszak otaczać opieką naturę. Jakie jest pana zdanie na ten temat? To znaczy moje stanowisko, znaczy ja na razie jeszcze nie zapoznałem się w pełni z tym numerem, tylko miałem okazję go przejrzeć i bardzo ciekawy numer i no, problematyka ważna i to znowu ta metoda filozofuj, że wychodzimy od sprawy, która jest dzisiaj dyskutowana i no, dyskutowana, ale no, realnie ważna, bo bez względu na to, jakie mamy poglądy na temat, czy pewne gdzie mamy do czynienia z informacją, a gdzie mamy do czynienia z ideologią, że tu mogą być spory. Natomiast no, jest zestaw istotnych informacji, no, ważnych, które no, niewątpliwie informują nas o tym, że wpływ człowieka na środowisko naturalne jest no, radykalnie większy niż kiedykolwiek w dziejach. Że jest to również wpływ negatywny i że on ma negatywne skutki. Jest może problem dyskusji, na ile te skutki będą wpływały na nasze życie, w jakiej perspektywie czasowej, czy to już jest teraz, czy to jeszcze potrwa. No i dalsze dyskusje na temat, co konkretnie robić, żeby czemu przeciwdziałać, prawda? Więc tu są moim zdaniem dwa aspekty, aspekt diagnozy i aspekt wartości. No, co do diagnozy, no, powinni się wypowiadać specjaliści, a no, niestety czasami jedno z drugim się miesza, prawda? Ta informacyjno-diagnostyczna sfera często się miesza ze sferą światopoglądową, ideologiczną, czasami interesów różnych, politycznych z różnych stron, no, bo jedni mają interes
ponieważ mają pewne biznesy, no więc będą mieli interes mówić, że środowisko nie jest zagrożone, no bo trzeba ten biznes rozkręcać. Inni mają czasami konkurencyjne biznesy, więc żeby oni mogli lepiej swoje nowy rodzaj sprzętu sprzedawać, czy ponieważ już mają na przykład dostęp do innych źródeł energii, żeby z tego korzystać, no więc no mają interes w mówieniu czegoś innego, więc jest to wielka sztuka odróżnić tą płaszczyznę interesów, światopoglądów, ideologii od diagnozy. No, to jest na pewno diagnoza z mojej orientacji. No, pewne my jesteśmy dwóch rzeczy, że wpływ człowieka na środowisko jest taki, jak nigdy nie był. I że już nie jest tak, że my może do tej pory byliśmy uzależnieni od tego, co dzieje się w przyrodzie, a dzisiaj może jest tak, że to przyroda jest bardziej uzależniona od tego, co się dzieje u nas. Mówimy to oczywiście o Ziemi. No i że to jest wpływ negatywny, który już zaczyna, ale no to jest szczegółowa dyskusja, w jakiej perspektywie będzie miał wpływ istotny na nasze życie. No bo powiedzmy, wydaje mi się, że na razie ten wpływ no jest, ale to jeszcze nie jest wpływ jakiś taki diametralny. No, mówimy o stopniowym podwyższaniu temperatury, mówimy o różnych anomaliach pogodowych. Wydaje mi się, że to jeszcze nie jest tak, co ludzie odczuwają tak mocno. Gdyby odczuwali, no to wydaje mi się, że to podejście byłoby inne, prawda? Ale to są dwa pewniki, prawda? No i że trzeba coś robić. No i też oczywiście, co robić, w jakim stopniu. No i też wolałbym, żeby tą dyskusję tutaj przejęli fachowcy niż ideolodzy, prawda? Więc, bo w ideologiach zawsze będą uproszczenia pewne. Natomiast, więc to jest co do sfery diagnozy, natomiast co do sfery wartości, to ja swoje stanowisko, bo tu właśnie jest ta opozycja między tym antropocentryzmem i nazwijmy, no... Niektórzy mówią gajocentryzmem od Gai, Matki Ziemi. Tak, czy ekocentryzmem tak. I tak dalej. Tutaj też były spory takie światopoglądowe. To może być, czy to na przykład, czy to wiąże się z jakimś ujęciem naturalistycznym, czy panteistycznym. Może, ale nie musi, wydaje mi się. Może, ale nie musi. No, bardzo często to się tak wiąże, ale nie musi. Ja swoje stanowisko określam jako antropocentryzm kontekstualny. O, tak bym to nazwał. To znaczy, moje stanowisko sprowadza się do trzech tez opisowych i wartościujących. Pierwsza teza to jest taka, że człowiek jest najwyższym bytem naturalnym. To znaczy, że w całej przyrodzie nie ma bytu wartościowszego od człowieka. Znaczy, i tu no, pewnym ludziom się narażę, ale wydaje mi się, że to jest intuicja bardzo mocno osadzona i to nie jest intuicja. Ten antropocentryzm nie musi być antropoegoizmem czy zadufaniem jakimś gatunkowym w sobie. To jest pewien obiektywny fakt. No, tylko ludzie dysponują racjonalnym poznaniem, tylko ludzie wydają książki, uprawiają naukę, wydają czasopismo Filozofuj. Nie ma wśród zwierząt takiego czasopisma. Czy mówiąc tym innym językiem, zwierząt pozaludzkich. Tylko ludzie dysponują czymś, co nazywamy wolną wolą i mogą podejmować decyzje, które wykraczają poza instynkty, poza ich program biologiczny, jaki mają. Tylko ludzie mogą na przykład poświęcać się, ale tych poświęcenie nie ma żadnego celu biologicznego. Na przykład poświęcenie Maksymiliana Kolbe
w Oświęcimiu nie było związane z chronieniem własnych genów czy promowaniem swojej rodziny. To było poświęcenie, którego nie da się w żadnych kategoriach biologicznych czy quasi-biologicznych opisać, prawda? To jest przykład tutaj. Więc mamy racjonalne poznanie, mamy wolną wolę, mamy zdolność do twórczości, także twórczości artystycznej, która wykracza poza nasze doraźne potrzeby biologiczne, prawda? I w tym sensie człowiek jest najwyższym wykwitem natury i w tym sensie przekracza naturę. I w takim razie, w razie konfliktu, gdy mamy konflikt między ochroną człowieka, a ochroną innych istot czy innych gatunków, no to człowiek będzie, mamy przede wszystkim obowiązek chronić człowieka w tej sytuacji, gdy taki konflikt zaistnieje. Ale to jest tylko pierwsza teza, gdy zaistnieje, ale on nie musi zaistnieć. Jest drugą tezą, którą musimy pamiętać, że przekraczając naturę, jesteśmy jednak częścią natury, jesteśmy uzależnieni od natury. Wobec tego w naszym interesie jest dbać o naturę. Dbać o cały ekosystem, w którym żyjemy, to jest nasz interes po prostu. No. Tylko oczywiście no, to jest kwestia diagnozy, prawda? Jak to robić i w jakim stopniu należy dbać, no, ale to jest oczywiste, no, bo w tym sensie no, musimy mieć tlen na przykład. No, jeżeli go nie będziemy mieli, no, to umrzemy. Musimy, powietrze nie może być skażone, no, jeżeli będziemy wdychać substancje, które są rakotwórcze na przykład, no to będziemy chorować i będziemy wcześniej umierać. No to jest oczywiste, to w naszym interesie jest chronić przyrodę. No, przy czym ta druga teza mówi na tyle, na ile to jest nam potrzebne do naszego życia, prawda? Ale jest jeszcze trzecia teza i dlatego jeszcze to bardziej wzmacnia ten kontekstualny wymiar mojego antropocentryzmu, czyli antropocentryzm, ale jesteśmy w kontekście przyrodniczym, od niego zależymy, ale trzecia teza to jest taka, że mamy pewne obowiązki względem przyrody, innych także gatunków żywych, dlatego że mówiąc językiem naturalistycznym, nasze istnienie jest darem przyrody. W języku naturalistycznym jesteśmy wytworem ewolucji i mamy jakieś zobowiązania wobec innych gatunków, z których jakoś się wywodzimy, no i wobec całego kontekstu, który uwarunkował nasze pojawienie się na Ziemi, prawda? A mówiąc językiem teistycznym czy religijnym, Bóg stworzył nas wraz z przyrodą. Bóg stworzył nas jako całość przyrody, prawda? Czy Bóg stworzył nas jako zwieńczenie przyrody, prawda? I to jest teza, którą jakoś można racjonalnie dowieść. No i ona jest też w tradycji osadzona, biblijnej. Ten piękny opis przyrody pokazuje, że ostatecznie to stworzenie przyrody jest zwieńczone stworzeniem człowieka, prawda? Czyli jednak człowiek jest zawsze w związku z tą z przyrodą. My z tego mamy wobec przyrody pewne zobowiązania. Już mamy, one są niezależne od naszego interesu. Znaczy, czyli dbanie o tak zwaną bioróżnorodność, zainteresowanie się po to, żeby ocaleć pewne gatunki roślinne czy zwierzęce, no jest naszym obowiązkiem. Jeżeli one są, no ale też ludzie robili coś takiego jak właśnie rezerwaty, ogrody zoologiczne, że pomagali, prawda, czasami właśnie się mówi, że pomagamy pewnym zwierzętom, żeby przeżyły i widzimy w tym pewną wartość, nie tylko tym, które są nam potrzebne, ale w ogóle, żeby przeżyć, nie tylko powiedzmy dla równowagi ekosystemu, ale widzimy, że ten powiedzmy zagrożony ptak ma wartość samą w sobie, prawda, i powinniśmy to czynić. Więc w tym sensie się uważam, że nie ma sprzeczności między antropocentryzmem a naszą powinnością dbałości o inne gatunki, zwłaszcza te, które mogą nie przeżyć.
to właśnie to, że my jesteśmy w przyrodzie wyróżnieni, zobowiązuje nas o dbałość o przyrodę. To czyńcie sobie ziemię poddaną, to nie oznacza tylko wykorzystywanie, ale oznacza dbałość o to. Zresztą no, idea stworzenia mówi, to jest też, trzeba o tym pamiętać, że wszystko jest stworzone, prawda? To nie myśmy stworzyli przyrodę. Przyroda została stworzona jako również dar dla nas, ale jako stworzona sama w sobie. To, że i w opisie biblijnym z naszej wiedzy wynika, że przyroda już istniała zanim powstali ludzie i istniały gatunki zwierzęce, roślinne, zanim powstali ludzie. To znaczy, że ona już nawet w tym perspektywie religijnej miała wartość samą w sobie, prawda? Bóg tak chciał, widział w tym wartość. Nie? Wobec tego nasze zobowiązania wobec tych gatunków są oczywiste, prawda? No i wydaje mi się, że tak wielokrotnie ludzie robili i robią do dzisiaj. Tylko oczywiście no, jest problem no, praktyczny, jak to robić, z jakimi ograniczeniami i tak dalej. Wydaje mi się, że taka świadomość pod tym względem ekologiczna jest duża w naszym społeczeństwie, wydaje mi się. To już jest uwaga może nie filozoficzna, może raczej taka socjologiczna, że jest pewne niezrozumienie, ale ono się wiąże z czym innym, że ci najczęściej zwolennicy tych ruchów ekologicznych dzisiaj, oni są, ich lektury to są lektury no, autorów zachodnich, którzy wyrośli w innym kontekście, najczęściej w krajach uprzemysłowionych, wysoce uprzemysłowionych, gdzie była duża dewastacja środowiska. No i wiadomo, że wrażliwość tych ludzi, no trzeba odreagować, trzeba coś radykalnie temu przeciwstawić. No i oni to im próbują implementować na grunt Polski, a jednak no, pomimo wszystko Polska nie była aż tak kraj, aż tak uprzemysłowionym. Przecież no, w dużej mierze jeszcze do niedawna Polska była na pół krajem rolniczym, prawda? Więc wielu ludzi, którzy wychowani byli jeszcze w tym kontekście, powiedzmy, rolniczym, to jest nie za bardzo zrozumiałe, prawda? Oni od dziecka byli z przyrodą, nie? I byli zdroworozsądkowo myśleli, no, przyroda była ich źródłem ich życia, no, uprawiali pole, no, ze zwierzętami byli zaprzyjaźnieni, bo to z nich żyli po prostu. Wiedzieli, że w przypadku konfliktu no, człowiek jest ważniejszy, prawda? To było dla nich oczywiste, ale było też oczywiste, że znęcanie się nad zwierzętami jest złem, że zabijanie bez powodu jest złem, prawda? I też widzieli wartość w ogóle przyrody, prawda? Tego zachwytu przyrody w literaturze polskiej jest obecne bardzo silnie. No i w takiej jakiejś mentalności ogólnej, że to jest coś ważnego. No. Natomiast no, no też rozumieli, że jest potrzebne coś takiego jak ułatwianie sobie życia, prawda? Więc w momencie, kiedy nagle następuje zderzenie tych dwóch mentalności, to powstają takie sztuczne konflikty. Bo jakby przyjść to tym ludziom naprawdę chodzi o podobne rzeczy, tylko no zwłaszcza ta strona nowoczesna, no nie chce sobie po prostu uświadomić, troszeczkę wczuć się w mentalność tych ludzi, z którym dyskutują, nie? I z tych rozwiązań, nie? Że pewne rozwiązania, które są oczywiste w krajach, gdzie jest tak daleko dewastacja środowiska posunięta, jak najbardziej. Natomiast no, w kraju, który jeszcze dysponuje ogromnymi połaciami zielonymi i można powiedzieć dzikimi, no, pewne rozwiązania są jeszcze dopuszczalne, prawda? No, no, też trzeba ludziom no, zrozumieć, że chcą jednak mieć drogi, że chcą mieć autostrady i tak dalej. Oczywiście no, raczej diabeł tkwi w szczegółach. To wszystko to jest specjalistyczna dyskusja. Jak to się da zrobić, jedno z drugim pogodzić, prawda? No ale wiadomo, że no, spory mają to do siebie, że niektórzy lubią ogólnie się spierać, prawda? A nie, no, żeby rozwiązać problem, bo to masę tych problemów dałoby się rozwiązać bez niepotrzebnych konfliktów. No.
Ale to już zeszliśmy. No to przy okazji ja swoje credo ekologiczne tutaj powiedziałem. No nazwałbym to umiarkowanym antropocentryzmem kontekstualnym i nie widzę sprzeczności między tym podejściem ekologicznym, o jeżeli ono jest umiarkowane, a antropocentryzmem, bo jestem antropocentrystą i tutaj chcę to zadeklarować, niech żeby to poszło w eter. Uważam, że ludzie są lepsi, to uważam, no, ontologicznie i aksjologicznie. Natomiast z tego nie wynika właśnie, że mają zobowiązania moralne wobec przyrody także i braci swoich niższych, prawda? I to jest jedne podejście do ekologii. Właśnie powiem, że ekologia może być antropocentryczna, może być też teistyczna, może być religijna. No mamy nurt w chrześcijaństwie franciszkański przecież, prawda? Zresztą tu nie musi być sprzeczności, prawda? Natomiast z tym zrównywaniem człowieka z innymi gatunkami, no mamy daleko posunięty sceptycyzm. Uważam, że to no, nie zauważa się pewnych no, banalnych danych. No. Że ci, którzy to mówią, no, sami sobie przeczą. No ale to już jest na dalszą dyskusję. No właśnie, tak jak pan profesor zauważył, zwierzęta przynajmniej z tych dotąd nam znanych nie stworzyły literatury. Natomiast w tym momencie chciałabym przejść do pytania odnośnie drugiej części naszego numeru, odnośnie właśnie pisarza i rasowego filozofa tak naprawdę, z tym, że bez akademickich tytułów, Stanisława Lema. Postanowiliśmy zrobić taki zbiór tekstów poświęconych tak Lemowi z tego względu, że w tym roku przypadałoby 100 lat, setna rocznica urodzin Lema. I w związku z tym pytanie do pana profesora, czy jest pan profesor fanem Lema? Znaczy może powiedzieć fanem to za dużo powiedziane. Ale jestem no, pełen podziwu wobec Lema i coraz więcej czytam i coraz więcej się uczę. Może wyjaśnię, no, problem dla mnie z Lemem był taki, że ja zaczynałem jeszcze w szkole chyba podstawowej od Lema jako autora science fiction. Ja no, nie byłem jakoś zainteresowany science fiction. No tak, taką miałem jakąś naturę, że jakoś to mnie nie interesowało. Mi się Lem kojarzył no, z opowiadaniami o kosmonautach, o tych rakietach, jakieś inne planety. No, dla mnie no, ciekawsze były to, co się działo w tym świecie, prawda? Ale po prostu ja byłem nieprzygotowany. Ja byłem nieprzygotowany, ja nie potrafiłem widzieć tam czegoś więcej. I tak zresztą przedstawiano w szkole, jako po prostu autor science fiction. I no, jest pewien typ osobowości, który takie rzeczy lubi. Fantazjowanie na temat tego, co możemy robić w kosmosie, prawda? Troszkę, co się trochę ludzie techniką interesują i tak dalej. Natomiast dopiero po jakimś czasie zacząłem czytać Lema jako filozofa. Ale ja już byłem do tego przygotowany. To tak naprawdę już w trakcie studiów, czy pod koniec moich studiów filozoficznych, a jeszcze bardziej później. Ale zacząłem go czytać w innym kluczu. Oczywiście no, to jest pisarz science fiction, ale to moim zdaniem to jest filozof i to chyba jeden z największych polskich filozofów. No zresztą w tę niedzielę będzie, no jutro, nie, za tydzień, przepraszam, za tydzień obchodzimy równo stulecie jego urodzin, tak? 12 września. Za tydzień, prawda? W niedzielę. To jest naprawdę wielki filozof. Oczywiście filozofię można uprawiać dyskursywnie, pisząc traktaty,
on uprawiał filozofię, no w jakimś sensie zakamuflowaną, ale też pisał eseje. No. To są bądź no, powiastki filozoficzne, są, można to nazwać esejami, można to nazwać takimi jakby traktatami filozoficznymi, ale czasami pod jakimś płaszczykiem. Lem się ukrywa pod innymi postaciami, bawi się tym wszystkim. Zresztą pamiętam, no, moi mistrzowie, no, profesor Stępień, on tam wszystko Lema przeczytał. On uważał też go, jak uważał, uznawał go za filozofa, zresztą nawet we wstępie do filozofii jest uwaga, że jak są nurty w filozofii polskiej, to on wymienia go jako zwieńczenie nurtu pozytywistycznego. Nie? Uważa, że to jest zwieńczenie nurtu pozytywistyczne, że suma technologii to jest zwieńczenie nurtu pozytywistycznego całej polskiej filozofii. Że to jest taka pewna suma ludzkiej wiedzy fizykalnej, cybernetycznej i spojrzenie na całość rzeczywistości i na człowieka z tego punktu widzenia, takiego naturalistycznego, ale jak to ktoś to określił, z przedłużeniem metafizycznym, czy z taką fantazją spekulatywną, prawda? Pamiętam, ksiądz profesor Herbut też zachęcał ludzi, nawet kogoś tam zachęcał, żeby napisać pracę magisterską na ten temat, prawda? Ja później zacząłem czytać i ja trzy takie rzeczy bym filozoficzne w Lemie widział. To znaczy, po pierwsze, oczywiście nie jestem specjalistą, bo tutaj przejrzałem numer znakomity, no to po prostu będę miał co czytać, bo tu widzę, specjaliści są i widzę, że też koledzy, bo po niektórych się nie spodziewałem, że są fanami Lema, to potem ludzie się odkrywają, nie? Ale filozof się zawsze na filozofię poznać, no, także wcześniej czy później. Nie? To też wychodzi później, że mają podobne lektury, podobne zainteresowania, to wychodzi. Więc tutaj oni no, temu poświęcili na pewno więcej czasu i mają większą wiedzę ode mnie, ale ja na trzy rzeczy bym zwrócił uwagę. Po pierwsze, dla mnie Lem jest autorem szeregu eksperymentów myślowych. Dzisiaj zresztą no, z filozofów związany jest Piotr Biłgorajski, doktor Piotr Biłgorajski, no, doktorat w eksperymentach myślowych. Dzisiaj to jest coś bardzo ważnego w filozofii. On się zastanawia, jakby patrzy piętro wyżej, no bo wszyscy robią te eksperymenty, a doktor Biłgorajski zastanawia się, czym są te eksperymenty myślowe i po co one są i co one nam mogą tak naprawdę dać, ale no to jest jakby już dalszy, głębszy problem. Natomiast no, swoją drogą Piotr Biłgorajski jest częścią naszego zespołu redakcyjnego, no właśnie, oficjalnie no, od niedawna, ale a od dłuższego czasu nieoficjalnie. No właśnie, czy już jest oficjalnie, tak, bo ja tak mówię, że współpracuję, no to się cieszę, że jest częścią. No. Tam mamy, ja pamiętam jak czytałem Cyberiadę, to tam mamy po prostu każdy kawałek, czy każda wyprawa, to jest jakiś nowy eksperyment myślowy. I później ja zacząłem kojarzyć te eksperymenty myślowe te z eksperymentami, które są w filozofii anglosaskiej. I masę rzeczy się powtarza, tylko moja hipoteza jest taka, że to nie tyle się powtarza, że Lem je powtarza, tylko oni je powtarzają. To znaczy, to trzeba by zbadać dokładnie. Być może oczywiście niezależnie pewne pomysły powstały, ale przecież Lem był tłumaczony i być może niektórzy ci autorzy czytali Lema i wpadały im pomysły na podstawie tych tekstów. Warto to zbadać. Jestem ciekawy, czy z takiego badania nie wyszłyby różne ciekawe rzeczy. No, tam jest no, takie rzeczy jak właśnie wymiana mózgów, tak, czy wymiana świadomości, czy takie rzeczy jak, że my jesteśmy tam zbudowani z tych atomów
i właściwie możemy się rozłożyć i według tej samej recepty się złożyć, prawda, w innym miejscu, prawda. Więc dzięki temu może być bardzo szybkie wysyłanie kogoś na odległość, prawda. No, mózgi w słoiku to są też tam we wspomnieniach Jona Tichego. On się z tym profesorem, o ile dobrze pamiętam, Konkoranem spotyka i on to jest o wiele szczegółowiej ulema zrobione. No i technika jest bardziej skomplikowana, no bo tam tylko to jakby w eksperymencie myślowym, filozoficznym, no to mało miejsca zajmuje. Tam to jest cała wielka sala, tam są jakieś taśmy, które wysyłają, puszcza się i one wysyłają bodźce i bodźce do mózgów różnych wrażeń zmysłowych i tak dalej. I cały mamy świat. No to jest eksperyment myślowy, który miał ogromne znaczenie dla epistemologii współczesnej. No, on tak naprawdę jest ulema. Więc zwłaszcza jeśli chodzi o filozofię umysłu i epistemologię, to te eksperymenty tam funkcjonują, prawda? Te eksperymenty tam funkcjonują. No, analogiczne eksperymenty, to wątek bardzo często się ulema pojawia, zmieniania naszej tożsamości przez wpływanie na nasz mózg, przez odpowiednie środki, prawda? Że my tam coś łykamy i stajemy się, na przykład tam też było coś takiego, że uczyć się można było bardzo szybko, że ktoś tam, o ile pamiętam, łykał i znał całą teorię względności, prawda? No, to jest dzisiaj bardzo ciekawy eksperyment myślowy i filozoficzny problem, na ile moja wzmocniona świadomość jest moją świadomością. Czyli to też te problemy, które dzisiaj się dyskutuje i na łamach filozofii też były dyskutowane, jak na przykład problem transhumanizmu. To te problemy są i eksperymenty są ulema. Ogólnie można powiedzieć, że literatura dysponuje, jest takim zapleczem eksperymentów myślowych różnego typu. Natomiast no, trzeba przyznać, że Lem był tutaj genialny w swojej pomysłowości. No, genialny w swojej pomysłowości. Ale jednocześnie to trzeba przyznać, że widać, że on nie tylko świetnie znał naukę, ale znał filozofię. To widać, takie wtrącenia są, prawda? Oczywiście tam są dla zabawy wyliczenia różnych nazwisk filozofów, ale on wie, o co chodzi, prawda? No, że wie, że są monady Leibnica, prawda? Że był atomizm, Demokryt. Ale to nie jest powierzchnia, on to rozumie, prawda? I umie odpowiednio to wrzucić w pewnych sytuacjach. Dlatego też te eksperymenty myślowe są takie ciekawe, bo za tym stoi właśnie to zaplecze filozoficzne. Lem sobie zdawał sprawę z dyskusji, które się toczyły odnośnie danego problemu i dlatego to co pisał, ma tak dużą wartość filozoficzną. No tu się dowiedziałem, przeglądając numer, że proponowano mu doktorat za sumę technologię. Więc no, on odmówił. Czyli specjaliści zauważyli, że on rozumie filozofię, że to jest ciąg dalszy filozofowania, prawda? Czyli jedna sprawa to są eksperymenty myślowe. Druga sprawa to jest rzeczywista znajomość filozofii i nauki i zabawa tym, znaczy twórcza refleksja korzystająca z motywów na ten temat, prawda? No to miały być trzy sprawy, wyjdą mi cztery. Trzecia sprawa, i to myślę, że ona jest centralna dla Lema, i to jest problem filozoficzny centralny dla niego, który on porusza, to jest problem, no jakby to powiedzieć, rozwoju czy postępu. To znaczy on wie, no, że istnienie nauki i techniki automatycznie prowadzi do postępu cywilizacyjnego, do wytwarzania coraz nowych przyrządów, które zmieniają nasze życie, prawda? On nawet twierdzi, że właściwie
to jest proces nieuchronny. To nie jest tak, że my już planujemy, że coś nam jest potrzebne, tylko automatycznie się dzieje, że pojawienie się pewnej nowej możliwości technicznej prowadzi do tego, że ludzie muszą ją zrealizować i wykorzystać, nawet jak nie wiadomo, do czego to służy. Mhm. Prawda? I myślę, że on jest filozofem, jeśli można powiedzieć, przyszłości. Nie takim zwykłym futurologiem, tylko on się zastanawia nad sensem postępu. No, czy postęp realnie coś ludzkości daje, czy jest dla ludzkości dobry i w jakim on kierunku idzie. Nie? On zauważa, że na pewno to jest bardzo dla wielu taki, że tak powiem, wątek nienaturalistyczny u niego, jako u naturalisty, to jest to, że postęp, któremu nie towarzyszy postęp moralny, postęp technologiczny, któremu nie towarzyszy postęp moralny, doprowadzi do tego, że ten postęp technologiczny wcale nie rozwija człowieka, tylko go degraduje. Nie? Tam są wątek się pojawia takich, no właśnie, no zwłaszcza w kongresie futurologicznym, no, że właściwie ludzie dążą ostatecznie do przyjemności. To ma wszystko służyć ludzkim przyjemnościom, prawda? Że ludzie zaczynają żyć w świecie wyimaginowanym, że głównie to są zainteresowania przyjemnością zmysłową, seksualną, prawda? Że ten postęp wcale nie prowadzi, że człowiek staje się jakąś wyższą istotą, on się właśnie degraduje, ale ma narzędzia do tego, żeby tą degradację jakoś podtrzymywać, prawda? Więc czy on stawia tezę, że ten nieuchronny postęp cywilizacyjny, technologiczny ludzkości towarzyszy temu jakaś degradacja moralna człowieka i że to prowadzi ostatecznie do jakiejś katastrofy. Nie? No i jednocześnie tam się pojawia problem tożsamości. No, czy my w wyniku postępu technologicznego będziemy tymi samymi istotami, co przed postępem? Nie? Że to tak zmienia nasze warunki życia, że kiedy zaczynamy ingerować, no dla naturalistów to jest oczywiste, w nasz mózg, no to zmieniamy również siebie jako istoty ludzkie, jako istoty, zmieniamy nasz gatunek. No. I to jest problem aksjologiczny, czy to jest dobrze, czy to jest źle. To jest problem ontologiczny, no, kim my wtedy jesteśmy, prawda? Więc to... No i przy okazji ten no, problem epistemologiczny, czy my nie wchodzimy w świat złudzenia, no bo właśnie w kongresie futurologicznym jest ta śmieszna sytuacja, że właśnie to jest świetnie skonstruowane, że tam wielopoziomowe złudzenia, że ten, my dysponujemy już taką techniką, że możemy wprowadzać siebie w jakieś absolutne złudzenia i w końcu nie wiemy, co jest tak naprawdę rzeczywistością. Na końcu się okazuje, że ludzie, którzy żyją w takim znakomitym świecie, no to ten świat jest wymyślony przez połykanie odpowiednich substancji, które zmieniają nasz mózg i nasze przeżywania. Tak naprawdę wszyscy żyją w przeludnionym świecie, cierpią, męczą się, dyszą i tak dalej, ale tego nie odczuwają, ponieważ ciągle są dokarmiani odpowiednimi środkami. Prawda? No jest kapitalny problem filozoficzny. No. Problem postępu, ontologiczny problem, co z nami będzie w wyniku tego postępu. Problem aksjologiczny, czy warto ten postęp dokonywać i ewentualnie jakie są jego warunki, żeby on miał sens. No i problem no, poznawczy, epistemologiczny, jak rozpoznać w wyniku tego, tych zmian tą rzeczywisty świat i rzeczywiste moje ja, samego siebie, jak rozpoznać. No tak jak, to już w końcu nie wiem, gdzie to ja jestem, prawda? No to jest niesamowity filozof. Przecież mamy ogólnie eksperymenty, myślę, mamy te inspiracje filozoficzne, naukowe, mamy problem przyszłości na różnych tych etapach, no i
Po czwarte, ja bym powiedział Lem jako metafizyk, to znaczy tam pojawiają się wielkie takie pytania metafizyczne, takie zasadnicze pytania, to znaczy w ogóle pewna atmosfera, kiedy bohaterowie obcują z inną rzeczywistością w kosmosie, prawda? Kiedy są na innej planecie i tam jest wszystko inne, jak na tym Edenie, prawda? To jest taka atmosfera właśnie tajemnicy świata, no, tajemnicy kosmosu, że my ciągle, im dalej wchodzimy w kosmos, to my się spotykamy z innością. I to nie musi być tylko, no, to może być metafora, nie tylko, no, że badań kosmicznych czy badań naukowych, ale w ogóle w rzeczywistości, że metafora transcendencji, prawda? Że my jakby mamy przed sobą właśnie to, że rzeczywistość i samo jej istnienie jest jakąś tajemnicą dla nas. No i uważam, że przepiękne dwa wątki, dla mnie najbliższe, no to jest w Cyberiadzie, jak ocalał świat, gdzie mamy, no, problem nicości istnienia, o maszyna, która robiła nic i w ostatniej chwili udało się ją powstrzymać, bo by już była nicość. Problem w ogóle, no, dlaczego istnieje raczej coś niż nic. I później jest w Dziennikach Gwiazdowych taki wątek, że ci bohaterowie odkrywają, że świat nie ma racji dostatecznej. I postanawiają tam wysłać tą rację wstecz i jakby ratują świat przed absurdem, prawda? A jeszcze to jeszcze jest zrobione, że albo on już miał wiedzę, albo przewidział już te wszystkie koncepcje kreacji kwantowej i tak dalej, że on to już miał, albo znał, albo sam jakoś sobie to wyspekulował. Trzeba by wszystkie daty posprawdzać, kiedy, jak on to wiedział, to świetnie zrobione, ale dla mnie, no to jako takiego metafizyka tradycyjnego, no to jest jednak pochwała Leibniza, jednak mimo wszystko, że no, no, świat musi mieć rację dostateczną. Że po prostu, no, oni sobie nie wyobrażali, że jednak jeżeli nie ma, no to trzeba ją zrobić. No tak. No, to trzeba ją zrobić, to znaczy nawet jeżeli świat nie ma racji dostatecznej, to my musimy tak myśleć, że ją ma. W naszej teorii, prawda? W tym sensie, że pojęcie czegokolwiek bez racji dostatecznej jest dla umysłu ludzkiego absurdalne, prawda? Oczywiście Lem się tym bawi, Lem to problematyzuje i może nie chcieć wypowiedzieć tezy obiektywnej, że świat ma tą rację dostateczną, ale mówi, że tak ludzki rozum musi się zachowywać, prawda? Więc dla mnie, no, to jest pośrednio przyznanie racji Leibnizowi, czyli, no, temu leibnizjańskiemu teizmowi po prostu. No, ale przynajmniej jest pokazanie wielkiego problemu metafizycznego. No, czuł te problemy. No, to jest, no, no, niesamowite. Dlatego, no, uznaję, no, że to naprawdę był wielki filozof tylko że mówię, trzeba być już przygotowany trochę filozoficznie. No, czasami trzeba pewne lektury, jak za wcześnie je czytamy, to nie zauważymy. Więc trzeba już mieć pewne przygotowanie, no ale wiadomo, że czytelnicy filozofów już je mają i taka lektura ma, inspiruje nas dalej, znowu nas inspiruje do filozofowania, do dyskusji, do refleksji filozoficznej. A to literacki przekaz ma to do siebie, że on jest otwarty, że dopuszcza różne interpretacje, więc to dla nas jest też okazja, żeby filozofować pod wpływem Lema, korzystając z Lema. Podobno jak był kongres filozofii nauki w Krakowie jakiś czas temu, to międzynarodowy, zapytano, z jakim polskim filozofem by się chcieli uczestniczy spotkać, no to oni powiedzieli, że z Lemem. No i, no, ale kogo znali? No, właściwie Lema znali. No, kogo mogli znać tak naprawdę? No, jeżeli by powiedzieć, kto jest najbardziej znanym polskim filozofem, no to chyba trzeba tak powiedzieć, że Lem jest najbardziej znanym. No jest filozofem, no, a może właśnie to, że
filozofuje pod postacią literatury sprawiło, że mógł dotrzeć do takiego szerszego grona czytelnika, no, czytelników i jeszcze no, mając ogromne pomysły, ogromny umysł, to mówię przy wielkich różnicach światopoglądowych, nie? Ale jeszcze wydaje mi się, że filozofowie odczuwają to, znaczy filozofowie nawet odczuwają, pomimo różnicy światopoglądowej, to dla nich jest ważniejsze, no, że widzą kogoś, kto czuje problemy filozoficzne. I Lem był kimś takim, prawda? I uczył nas tego. Być może dla wielu ludzi to było nieświadome, jedyne w życiu spotkanie z metafizyką. Tak śmiem twierdzić, i to wielkiego lotu. I być może jedyne spotkanie z refleksją też moralną. Także no, cieszę się, że no, filozofia jest takim czasopismem, że ludzie, że redakcja te sprawy najważniejsze rozumie i wie, co tu umieszczać. No, staramy się właśnie i w literaturze też, i w filmie szukać filozofii, bo przekaz kulturowy, też popkulturowy służy popularyzacji filozofii, a cieszymy się, że jest właśnie, był taki pretekst, żeby akurat o Lemie w tym roku taki dodatek stworzyć. Jeśli jesteśmy przy temacie przyszłości, to chciałabym jeszcze zapytać o numer przyszły. Kolejnym numerem będzie ten poświęcony tematowi wątpienia. I stąd pytanie do pana profesora, jak ważne jest wątpienie w filozofii? Czy jest może jego istotą? To znaczy, moja odpowiedź, znaczy ja mogę tylko powtórzyć to, co powiedział Jaspers. W jego wprowadzeniu do filozofii jest takie słynne rozróżnienie trzech źródeł filozofii. Zdziwienie, wątpienie i wstrząs. Wydaje mi się, że nie można powiedzieć, że tylko wątpienie jest źródłem filozofii. Właśnie są te trzy źródła. No można zastanawiać się, czy można je jeszcze jakoś uzupełnić, ale wydaje mi się, że Jaspers tutaj powiedział celnie, że możemy po prostu dziwić się, że świat istnieje, pytać dlaczego istnieje, dlaczego jest taki, a nie inny. Możemy się tym zachwycać, możemy się tego bać. To rodzi właśnie pewne uczucia takie jak zdziwienie, to może prowadzić do uprawiania metafizyki, czasami do budowania światopoglądu, wizji świata czy całości rzeczywistości. No właśnie tak jak to przed chwilą zdziwienie u Lema, dlaczego istnieje raczej coś niż nic, prawda? Może być sytuacja wstrząsu związana no, przede wszystkim ze śmiercią, prawda? Kiedy przeżywamy śmierć bliskiej osoby, uświadamiamy sobie kruchość naszego życia i pojawiają się pytania o sens naszego życia, o cel naszego życia, czy o długość życia, czy jest życie po śmierci biologicznej, czy nie ma, czy sens naszego życia możemy wiązać tylko z tym życiem po śmierci biologicznej, czy nawet bez niej to życie miałoby sens, na czym by ten sens miał polegać. I tu mamy całe spektrum pytań egzystencjalnych, które mogą się przerodzić na przykład w refleksję antropologiczną i bardzo często w etyczną, prawda? No bo kiedy pytamy o sens, no to również pytamy o wartości i co powinniśmy w życiu tak naprawdę robić, a czego nie robić, co jest dobre, a co złe. I ostatnie, właśnie jako drugie wymienia Jasper, to jest wątpienie, z którego rodzi się epistemologia. I to są te trzy rodzaje pytań i dyscyplin. I zawsze to, co mówiłem, że filozofia wydobywa z różnych spraw, tak jak to robi nasze czasopismo, te trzy sprawy. No, co istnieje, czy dlaczego istnieje, czy ontologiczne, czy metafizyczne kwestie, etyczne, co jest wartościowe, co powinniśmy, czego nie powinniśmy. No i kwestie, skąd ja to wiem, bo wątpienie pojawia się w sytuacji, gdy już posiadam jakąś wiedzę, ale pojawiają się czynniki, które ją podważają. Czy pojawia się jakiś inny przekaz, który jest sprzeczny z tym, który już posiadam. Pojawia się jakiś inny informator,
albo spoglądam z drugiej strony i widzę, że coś jest jednak inaczej wygląda, jakoś pod istotnym względem niż w stosunku do tego pierwszego spojrzenia. No i w związku z tym ja zaczynam się zastanawiać, czy ja myślałem, że wiem, ale może jednak to nie jest wiedza, to jest pomyłka, to jest jakieś złudzenie. A może jeszcze inaczej, może moja wiedza jest relatywna, ograniczona do jakiegoś punktu widzenia i tak dalej. Czyli wątpienie pojawia się bardzo często w naszym życiu, w bardzo różnych sytuacjach, ale to jest pewien naturalny proces, który wiąże się z konfrontacją różnych danych. W sytuacji, gdy te różne dane są ze sobą niezgodne. No i wtedy ja muszę dojść, jak to naprawdę jest. Więc muszę przynajmniej częściowo podważyć, na chwilę zakwestionować to, co myślałem, że jest, i zastanowić się, jak to jest naprawdę. Na to mnie wiedzie do pytania, skąd mogę wiedzieć, na jakiej podstawie mogę cokolwiek wiedzieć. Nie? Jakie są w ogóle granice mojej wiedzy, prawda? Jakie są ostateczne źródła mojej wiedzy? Czy one są uprawomocnione, czy nie? Dlatego wątpienie odgrywa bardzo ważną rolę w filozofii, bo inspiruje cały szereg pytań z zakresu epistemologii, a po drugie uczy nas krytycyzmu. Tylko trzeba tu odróżnić właśnie sytuację totalnego wątpienia, które w filozofii może odegrać pewną rolę w epistemologii, kiedy poruszam generalny problem wartości ludzkiego poznania. I taka jest jego funkcja. Robię pewne eksperymenty myślowe, że stanowi się nad generalną rolą, jaką ma nasze poznanie. Ale totalne wątpienie w życiu praktycznym, w uprawianiu nauki jest niemożliwe lub destrukcyjne. Wyobraźmy sobie, że ja nie jestem w stanie ruszyć się ani cokolwiek zrobić, kiedy wpadnę w takie totalne wątpienie. Prawda? Natomiast między tym totalnym wątpieniem a przyjmowaniem wszystkiego, co mi jest podawane, zresztą jedno i drugie jest niemożliwe, bo ja nie mogę totalnie wątpić, to paraliżuje moje życie i poznawanie, jak i przyjmować wszystkiego, bo pojawią się w końcu te sprzeczności. No jest droga pośrednia, to jest postawa krytyczna. Czyli postawa, że ja sprawdzam wszystkie propozycje informacyjne, które do mnie przychodzą. Zastanawiam się, na ile one są uprawomocnione. Zastanawiam się, z jakich źródeł one pochodzą i na ile te źródła są wiarygodne. I jednych trzeba uczyć wątpienia, kiedy są zbyt łatwowierni, innych znowu, którzy po prostu wszystko negują, trzeba uczyć troszeczkę takiego zdrowego rozsądku, żeby pamiętali, że jednak na czymś trzeba w życiu się oprzeć, że można mówić, że można powiedzieć, relatywnie to wiem, prawda? Że pewien przekaz jest bardziej wiarygodny od innego przekazu, prawda? Coś jest bardziej prawdopodobne od czegoś innego, prawda? Czyli wchodząc, przepraszam panu profesorowi w słowo, ale chciałam zatrzymać się jeszcze w tym punkcie. Zaznaczył pan, że wątpienie jest pewną sytuacją naturalną, pewnym procesem naturalnym, ale jak rozumiem, możemy przejść od tego procesu naturalnego do postawy, którą możemy w sobie w jakiś sposób rozwijać. Tak? I oczywiście, tylko trzeba to odróżnić dwie sytuacje. Wątpienie patologiczne, które by przejawiało się w życiu, zwłaszcza w życiu praktycznym lub w uprawianiu, spróbowaniu zdobywania wiedzy, bo nie mogę zdobyć wiedzy totalnie we wszystko wątpiąc, nie mogę żyć totalnie wątpiąc, ale może być to postawa filozoficzna, która jest podstawą refleksji nad wartością w ogóle generalną ludzkiego poznania. I to jest jakby druga sprawa. Pojawia się stanowisko czy postawa zwana sceptycyzmem, która przez całą
linię filozofii europejskiej przechodzi i ona zawsze miała taki wpływ, że dzięki sceptycyzmowi troszeczkę tych spekulantów filozoficznych uspokajała, troszeczkę ich tam podkopywała ich zbyt absolutne roszczenia, pokazywała, że trochę przesadzacie, to znaczy ja to tak interpretuję, to znaczy, że nie jestem sceptykiem, ale widzę, że zawsze ten nurt sceptyczny miał taki ozdrowieńczy charakter w filozofii europejskiej. Takie troszeczkę budzenie dogmatycznej drzemki. No to tak jest właśnie, ale dzięki temu Kant tworzy nowy wielki system, prawda? To nie jest dogmatyczny system, ale to nie jest system sceptyczny. Powstaje nowy wielki system, w którym ten element dystansu do naszej wiedzy jest połączony z przekonaniem, że jednak wiedzę mamy. I Kant chce pokazać, w jakim sensie tą wiedzę mamy, w jakimi ograniczeniami tą wiedzę mamy, prawda? I do takiego podejścia bym zachęcał, prawda? Że wątpienie wyzwala nas z dogmatyzmu, ale z drugiej strony absolutne wątpienie, nie pokazuje prawdy o naszym funkcjonowaniu poznawczym i paraliżuje nasze życie. Wobec tego musimy to jakoś wypośrodkować. Prawda? Przykładem jest oczywiście Kant, jak najbardziej. Znakomitym przykładem. Nam pokazuje, co wiemy, a czego nie wiemy. Jakie są granice naszej wiedzy. Prawda? I w tym sensie numer o wątpieniu jest jak najbardziej potrzebny. Jest jak najbardziej potrzebny praktycznie, nazwałbym to postawą krytycyzmu, a nie generalnego wątpienia ani dogmatyzmu, czy ta droga pośrednia, więc to jest potrzebne praktyczne. Potrzebne teoretycznie, ponieważ to jest ogromny nurt sceptyczny, jest ogromnym nurtem filozofii europejskiej, który niszczył te zbyt wielkie roszczenia filozofów, którzy chcieli wielkie wizje pokazywać, a z drugiej strony dzięki nim powstawały zrównoważone systemy. Jako reakcje to powstawały takie zrównoważone systemy, w którym starano się pokazać, co my wiemy, a czego nie wiemy. Zresztą odpowiedzią na nurt wątpienia, który bardzo często współgrał, mamy u Kartezjusza i Husserla, wątpienie jest de facto środkiem do osiągnięcia pewności, znalezienia podstawy naszego poznania i jakiejś sfery niepowątpiewalnej, prawda? To de facto jest to u Kartezjusza, a w jeszcze wyrafinowany sposób u Husserla. I to wątpienie, ono jest drogą do stworzenia de facto nowego systemu filozoficznego. Ukazanie, na czym ostatecznie nasze poznanie się opiera i co jest podstawą naszej wiedzy. W tym przypadku okazuje się, że samoświadomość jest podstawą naszej wiedzy i nie możemy wątpić tego, co jest dostępne naszej samoświadomości. Prawda? I samoświadomość jest ostatecznym tym kryterium oceniania naszych przekonań. Wobec tego z tych dwóch względów uważam, że ten temat jest jak najbardziej potrzebny. A w życiu, mówiąc życiowo, warto, żeby filozofia uczyła krytycyzmu, dystansu i tego nas uczą sceptycy, ale też pewnej równowagi, pewnego realizmu i poniekąd oni też nas tego uczą, bo o Humie się mówi, że był taki, miał podwójne oblicze, prawda? Że był i sceptykiem, i jednocześnie takim umiarkowanym naturalistą, prawda? Sceptycy starożytni znowuż mieli pewną etykę, pewną wizję życia, które jest wartościowe, które należy kultywować, któremu należy zmierzać. Proszę zwrócić uwagę, że sceptycy starożytni byli ludźmi bardzo osadzonymi na ziemi, prawda?
To też jest bardzo ciekawe, że w ogóle filozofowie starożytni mówili bardzo czasami dziwne rzeczy, że ruchu nie ma, a jednocześnie nie przeszkadzało im to wieść ruchliwe życie, prawda? I być nawet wodzami czy strategami, prawda? Więc takie wniknięcie w historię sceptycyzmu uczy nas bardzo wiele, że to sceptycyzm nie musi paraliżować naszego działania, pokazać, że my możemy mieć wątpliwości co do generalnych podstaw naszego poznania, ale może nas uczyć, że w życiu praktycznym musimy się praktycznie zachowywać, prawda? Więc są jakieś racje praktyczne do tego, żeby na przykład uznawać istnienie świata, uznawać to, co jest bardziej prawdopodobne niż to, co jest mniej prawdopodobne i tak dalej, prawda? No ale tutaj już jest, otwiera się cała gama problemów, które będą w tym numerze dyskutowane z którym zapoznaniem się wszystkich zachęcam i sam też będę to czytał, wiedząc, że tam jest szereg ważnych spraw, które dla nas są potrzebne, które trzeba przemyśleć. I które tutaj pan profesor nam sygnalizuje, a my, tak można powiedzieć podsumowując, możemy powiedzieć, że filozofuj wybiera tą drogę środka, czyli takiego krytycznego namysłu, ale bez sceptycyzmu absolutnego, ani opowiadaniem się za jedną stroną bezkrytycznie. Tak. I za to cenię filozofuj. Jest to blisko złotemu środkowi, takiemu arystotelesowskiemu. Tak bym się uważał za arystotelika. Ale nie chcę tu nic narzucać, bo znowu wyjdzie, że chcę coś narzucić, a filozofuj miał być pismem otwartym. Za to go cenię i tego mu życzę. Państwu i pani i wszystkim redaktorom i czytelnikom. Dziękujemy w takim razie. Dziękujemy panu profesorowi za rozmowę. To ja dziękuję, było mi bardzo miło i życzę dalszego rozwoju i funkcjonowania ku dobru społecznemu.